Szczęść Boże, coś wam powiem. Niby Jan i Jezus są kuzynami, ale Jan mówi, ja go wcześniej nie znałem. Brzmi to jak kłamstwo, choć kłamstwem nie jest. Jest to najczystsza prawda, której doświadczamy będąc na ziemi. Nie jest możliwe, byśmy poznali Jezusa w taki sposób, że niczym nas nie zaskoczy. My poznajemy Go nieustannie. Czytanie Pisma Świętego, refleksja nad Nim, medytacja, konfrontacja z własnym życiem przybliża do Jezusa, koryguje wiele naszych postaw, ustawia właściwą hierarchię wartości, pobudza do zmiany myślenia, a w konsekwencji do życia Ewangelią. Słowo Boże czytane codziennie jest jakby dawką duchowych witamin na dany dzień, by wzrastać pełniej w Bogu. W środku laickiej kultury, w jakiej przyszło nam żyć, która odrzuca istnienie grzechu, mamy kontemplować Jezusa. I to jest niesamowite zaproszenie, by być taką siłą sprzeciwu. Jan Chrzciciel swoim świadectwem o Jezusie zrobił właśnie taki ruch. Wszyscy widzieli w Jezusie niezwykłego nauczyciela, ale on jako świadek był dalekowzroczny. Widział w nim baranka gładzącego grzechy. Widział już zapowiedź ofiary, która się dokona na krzyżu, choć nie doczekał tej chwili. Dzisiejszy świat jest zdezorientowany przez multikulturę, która przysłania nasze chrześcijańskie korzenie. Obecność Jezusa może nadać definitywny sens mojemu życiu. Tak jak się to stało u Jana. Wiedział, że Jezus jest kimś więcej niż nauczycielem. Przecież gdy obaj byli w łonach swych matek, już dał to odczuć Elżbiecie, kiedy się poruszył z radości, że Mesjasz jest obok. Chrystus jest niepozorny w swoim działaniu. Nie rzuca się w oczy ani wtedy, gdy nauczał, ani dziś, gdy działa przez nas. Jan rozpoznał Jezusa i dał temu świadectwo. Nie słowami, ale czynem. Wiemy, że do końca świadczył o prawdzie. Umiejętność rozpoznania Chrystusa jest wielkim darem, którego nie możemy zmarnować. Od nas zależy, co zrobimy z przesłaniem Ewangelii. Od nas zależy, czy rozpoznamy Chrystusa w drugim człowieku, na którego inni nie zwracają uwagi. Zobaczmy, ilu wokół nas jest ludzi, którym sprawa własnego zbawienia wydaje się być obojętna. Jakby im Jezus, Bóg, Kościół były w ogóle niepotrzebne. Wszystko wygląda tak, jakby grzech przysłonił wszystko. Wrósł się w nasze życie jak stare drzewo, które trudno usunąć. Chrystus jest prawdziwym barankiem, który gładzi grzechy świata, ale kto tego nie zobaczy, nigdy nie pozna prawdziwie Chrystusa. Doświadczenie ludzi znad Jordanu, kiedy wyznawali swoje grzechy i błagali Boga o miłosierdzie, prowadzi do prawdziwej radości wiary, dzięki której możemy uznać Jezusa za naszego Zbawiciela. Banalizowanie grzechu w naszym życiu prowadzi często do wielu dramatów, konfliktów sumienia, braku radości, piętrzących się problemów. Z biegiem czasu ciężko pozbyć się tego, co przez wiele lat, a może i dziesiątków lat, tak troskliwie było hodowane i tak pieczołowicie skrywane. Bóg chce to zgładzić, czyli zniszczyć to, co nas niszczy i krępuje. Poprzez sakrament pokuty możemy zawsze wzrastać w naszej chrześcijańskiej doskonałości i świętości. Mamy wzrastać w naszej wierze, ucząc się na własnych błędach, ale także i błędach innych ludzi, którzy w ten sposób wygładzają, czyli niszczą nasze grzechy i przybliżają nas do samego Boga, tu na ziemi otwierają nasze serca.